Cześć kochani, dzień dobry, witajcie na moim kanale. Dzisiaj będę mówić wam o Marcie Klubowicz, która w latach 80. uznawana była za prawdziwą seksbombę z racji ról, które zagrała. Była także jedną z najbardziej rozchwytywanych, a także zdolnych aktorek. Grała m.in. w kultowej komedii Och Karol, serialu Tulipan, czy w serialu W Labiryncie, więc jak sami widzicie, największych hitach. Potem na jakiś czas zniknęła z pierwszego planu i to nie tylko dlatego, że grała rolę drugoplanową, ale po prostu zniknęła. Wszystko przez jedną decyzję. Dlaczego tak się stało? Czy wróciła do zawodu, do Polski, bo zdradzę wam, że wyjechała? Czy może nie chciała wrócić? A być może wcale już to nie jest jej potrzebne. Co działo się w jej życiu również od strony prywatnej, to wam dzisiaj zdradzę, więc jeżeli jesteście zainteresowani życiem tej aktorki, być może waszej ulubienicy, być może jesteście fanami, może chcecie się po prostu dowiedzieć, co u niej słychać. Jeśli na choć jedno z tych pytań odpowiedź brzmi twierdząco, to serdecznie was zapraszam do oglądania odcinka, bo jesteście w dobrym miejscu. Marta Klubowicz urodziła się 8 lutego 1963 roku w Kłodzku. Jak sama wspominała, kiedy przyszła na świat, jej rodzice byli bardzo młodzi. Mama miała 20 lat, ojciec 22. Chyba skomplikowałam ich życie. Mama nie poszła na studia, ale nigdy nie dali mi tego odczuć, wspominała Marta Klubowicz. Ojciec pracował na kolei i był specjalistą od mostów i wiaduktów. W związku z tym, że gdzieś powstawał most, a gdzieś indziej był potrzebny, rodzina musiała się bardzo często przeprowadzać w ramach Górnego Śląska. Cała moja rodzina pochodzi spod Lwowa. Po wojnie przyjechali transportem na ziemi odzyskane. Należę do pierwszego pokolenia, które się tam urodziło. Wszystko wokół było po niemieckie. Ulice, domy, meble, obrazy na ścianach, drzewa, a nawet byliny w ogrodzie. Wiedziałam, że żyli tu ludzie, którzy musieli wszystko zostawić, podobnie jak moi dziadkowie na wschodzie. Musiało to jakoś na mnie wpłynąć. Inna jest świadomość dziecka wzrastającego na ziemi, która od pokoleń należała do rodaków, a inna, kiedy te korzenie zostały obcięte, mówiła pani Marta. I wspominała, mieszkaliśmy w bliźniaku z ogrodem całą rodziną mamy. Każdy miał swój pokój, jakoś się mieściliśmy. Chociaż kiedy niedawno odwiedzałam ten dom, zachodziłam w głowę, jak to jest możliwe. Prababcia, babcia, dziadek, brat mojej mamy z dziećmi, dwie siostry mamy i my. Mój ojciec nie zarabiał kokosów, w domu się nie przelewało, ale nigdy mi niczego nie brakowało. Zawsze miałam ciepły obiad, śniadanie do szkoły, imprezę z tortem na urodziny, prezenty pod choinką. Wszyscy mnie rozpieszczali, ale nie rozpuszczali. Byłam grzecznym dzieckiem i dobrą uczennicą. A dzieciństwo spędziła w malowniczej Kotlinie Kłodzkiej. Dużą jego część poświęciła również Nysie. Jak sama mówi, zostawiła tam serce i do dzisiaj ją tam ciągnie. Ukończyła liceum ogólnokształcące w Nysie. A już w szkole średniej wszystko wskazywało na to, że ma świetne zadatki na aktorkę. Występowała w różnego rodzaju konkursach recytatorskich, spektaklach i w każdym z nich odnosiła sukces. To właśnie przez to zdecydowała się na studia w wrocławskiej filii Państwowej Szkoły Teatralnej w Krakowie, które ukończyła w 1985 roku. A dosłownie zaraz po szkole, po skończeniu studiów, przeprowadziła się do Warszawy. I był to dobry krok, ponieważ jak później pokazała jej kariera, tam działo się najwięcej, a tych propozycji było dużo. Zresztą była bardzo zdolną aktorką, młodą studentką, która już po studiach otrzymała angaż w teatrze powszechnym, o czym marzy przecież bardzo wielu aktorów. Na ekranie zadebiutowała już wcześniej. Za zgodą dziekana zadebiutowała jako studentka drugiego roku w Wakacjach z Madonną. Już w szkole zaczęłam grać w filmach. Na pierwszym roku dostałam główną rolę w Wakacjach z Madonną. Zagrałam z Krzysztofem Kiersznowskim. To była przygoda. Pieniędzy prawie nie było. Pamiętam, że za honorarium kupiłam parę płyt. Potem był serial Przyłbice i kaptury, film Jajo, Dziewczęta z Nowolipek, Rajska jabłoń, pierwszy teatr telewizji. Cytował jej słowa Super Express. A później grała na deskach najlepszych teatrów, tak jak już wspomniałam, teatru powszechnego, ale także potem we Wrocławiu, Koszalinie, Krakowie i Chorzowie. Największą popularność przyniosły jej jednak role w kultowych produkcjach, które już wam na wstępie wymieniłam. I choć nie grała pierwszych skrzypiec bardzo często na ekranie, to jednak zapadała w pamięci. Zresztą też miała szczęście do scenariuszy, właśnie takich, które wszyscy my uwielbialiśmy, które oglądane były w milionach i do dziś mają pozycje kultowych. Grałam różnorodne postaci, a po filmie Och Karol proponowano mi następne, seksowne, słodkie amantki, ale odmawiałam. Mogłam sobie na to pozwolić. Nie wychodziłam z telewizji i filmowego planu, mówiła po latach.
Ale właśnie trochę już przykleiła się do niej łatka seks bomby, co powiedziałam Wam na wstępie, kiedy szukałam artykułów, żeby przygotować Wam właśnie tę historię, to bardzo dużo przewijało się tego typu stwierdzeń, choć jak widzicie, aktorka sama starała się od tego uciec. Natomiast ci, którzy się znali, widzieli, jaki ma talent. Mówiono, że jest wybitna. Również w jej życiu prywatnym sporo się zmieniło, bo podczas jednego z wywiadów umówił się z nią młody dziennikarz, Marek Różycki. Między nimi zaiskrzyło, więc wywiad skończył się małżeństwem. Jednak niestety nie na długo ten stan rzeczy pozostał taki, ponieważ para po jakimś czasie się rozwiodła. Natomiast faktem jest, że w drugiej połowie lat 80. kariera pani Marty naprawdę się rozpędziła. Aktorka natomiast nie była zachwycona zdobytym rozgłosem. Cały czas powtarzała, że zależy jej na warsztacie, na tym, żeby grać, często w teatrze. Natomiast seriale, filmy to dodatek dla niej do pracy. Choć oczywiście bardzo przyjemny, ale właśnie to, co za nim szło, czyli ta popularność, rozpoznawalność, to już nie było to, na co pani Marta liczyła, a co samo przyszło. Nie pojawiała się jednak na imprezach branżowych, odrzucała propozycje występów w programach telewizyjnych. A kiedy przyszła do niej propozycja zagrania w serialu W Labiryncie, mocno się zastanawiała. Bo właśnie chciała grać w sztuce wysokiej. Ale, wiecie, ambicjami i tak dalej, niestety nie zapłaci się rachunków, ja to często powtarzam, dlatego zawsze trzeba w jakiś bardziej umiarkowany sposób patrzeć na to, jakie decyzje ludzie podejmują. Oczywiście to powinno być zawsze uczciwe, ale przecież nie ma nic nieuczciwego w graniu w serialu. Natomiast poczucie, że nie jest to najlepszy wybór, pani Marta jednak miała, a zresztą nie tylko ona. Mieliśmy poczucie, że uczestniczymy w jakiejś strasznej komercji. Oczywiście nikomu korona z głowy nie spadła. Jednak cały czas chciała grać w teatrze, a oczywiście łączenie tego nie było zbyt łatwe. Na dodatek serial, jak to już przy szczęściu pani Marty, okazał się być kultowy i wpadła po raz kolejny do szuflady. Ludzie bardzo często rozpoznawali ją właśnie jako bohaterkę serialu W Labiryncie. I przez wiele lat jeszcze po tym, jak już serial nie był na antenie, pytali po operacji nogi, jak jej nóżka. Natomiast nieco później pojawiły się także problemy związane z teatrem, ponieważ postanowiła zagrać w przedstawieniu prostytutki, które było bardzo kontrowersyjne. Chyba za to wyleciałam z Teatru Powszechnego, mówiła w Superekspresie. I zamiast szukać sobie pracy w innym teatrze, obraziłam się na świat, załatwiłam sobie stypendium i pojechałam do Wiednia. I nagle okazało się, że nie ma dla mnie miejsca w kraju. Do dzisiaj płacę za to cenę. I faktycznie po powrocie musiała zmierzyć się z niechęcią osób z branży. I właściwie, jak sama przyznawała, od początku budować swoją karierę. Przez tę nieszczęsną wiedeńską emigrację wyszłam z obiegu towarzyskiego. Ciągnie się za mną opinia, że mnie tu nie ma. Co mam zrobić? Wejść na Pałac Kultury i krzyczeć tu jestem? Mówiła w rozmowie z Dorotą Wellman. Ale wyjazdu nie żałowała, bo od dawna fascynowało ją pisanie. Zresztą w latach 90. pracowała jako dziennikarka. Zaczęła tłumaczyć poezję i dramaty niemieckojęzyczne, co dawało jej bardzo dużą satysfakcję. Język był zawsze dla mnie czymś więcej niż narzędziem porozumienia. Język to jedyna ojczyzna, jaką mam i piąty żywioł, mówiła w rozmowie z Teatr dla Was. I chociaż aktorstwo oczywiście dalej ją pociąga i chętnie grywa, to mówi, że nie będzie robić nic wbrew sobie, tak samo jak przed laty. Mówi, że brakuje jej umiejętności rozpychania się łokciami, ale nie potrafi walczyć o rolę. Przyznaję się bez bicia, wiem, że powinnam, ale nie umiem, nie chcę i nie mam na to siły. Nie lubię targowisk próżności, źle się czuję na bankietach. Nie umiem jeść na stojąco z torebką na ramieniu i kieliszkiem w ręce, mówiła w Superekspresie. I jak Wam już wspomniałam, pracowała jako dziennikarka. To było dawno, ale jest w tym trochę racji. Przez lata pisałam do różnych czasopism. Uroda, Zwierciadło, Sukces. Dziennikarstwo, oprócz tego, że było sposobem zarabiania pieniędzy, bardzo mnie wciągnęło. Spotykałam wspaniałych ludzi i praca sprawiała mi przyjemność. A o swoim życiu prywatnym aktorka mówi niewiele. Potem jak wyjechała do Wiednia, związała się tam z kimś. Miała dwa domy, jeden w Wiedniu, drugi w Alpach. Ten alpejski szczególnie kochała. Jednak w pewnym momencie jej życie jak w bajce niestety skończyło się, ponieważ ze swoim austriackim mężem rozstała się. Po wielu latach nieobecności wróciła do Warszawy. Wcześniej sądziła, że da radę pracować tak naprawdę w dwóch krajach, ale niestety nie było to możliwe. Nie szukała także miłości, ale ta jednak przyszła do niej w 2002 roku. Fred Apke to niemiecki reżyser i dramatopisarz. Obsadzał ją w swoich spektaklach i prosił, by przełożyła jego sztuki na język polski. Wkrótce stali się nierozłączni. Przyjaźnimy się, a to wydaje mi się być podstawą. Żeby tego drugiego człowieka lubić, a nie tylko kochać, mamy też to szczęście, że nigdy się sobą nie nudzimy, że fascynacja erotyczna między nami trwa i że umiemy się kłócić.
Nie jest łatwo mądrze się kłócić, ale generalnie lepiej się nawet głupio pokłócić, niż nie kłócić się wcale i zamiatać problemy pod dywan. Jak ktoś sprawi drugiemu przykrość, przekroczy jakąś granicę, to natychmiast jest to dyskutowane i przerabiane, żeby się oczyściło. No i Fred ma cechę, która to wszystko ratuje. Na szczęście potrafi przepraszać. Mówi, jestem idiotą, wybaczysz mi? A jeśli pani Marta czegoś żałuje, to przyznaje, że trochę boli ją fakt, że nigdy nie zdecydowała się na założenie rodziny. Żałuję tylko, że nie mam dzieci, mówiła w rewi i dodawała, coś pięknego mnie ominęło w życiu. Pocieszam się, że nie jestem tak fantastyczna, by się koniecznie rozmnażać. Aktorka pisze także wiersze. Jeden z jej wierszy znalazł się nawet w podręczniku do literatury. Warto o tym mówić, bo jak sama pani Marta przyznaje, mało osób to zauważa, bo niestety wiersze, poezja nie bardzo sprzedają się w mediach i dodaje też, że w ogóle nie ma pretensji o to, że tak potoczyło się jej życie, a także droga zawodowa. Na początku mojej drogi zawodowej wszystko układało się jak kwiaty w bukiecie. Później zaczęło być trudniej i trzeba było przeżyć taki czas, nabrać pokory, widocznie taka karma. Nie czekam na propozycje, nie liczę na to, że coś mi spadnie z nieba, nie mam pretensji do świata. Wymyślamy z przyjaciółmi projekty i próbujemy je realizować z różnym skutkiem, mówiła w Nowościach. Choć czasem irytuje ją właśnie ten seksbombowy wizerunek, to że w internecie często się tak o niej pisze. Na przykład kiedyś znalazła zestawienie nagich scen ze swoim udziałem. Tak, widziałam to. I jest tam takie zdanie, że chętnie pokazywała biust i myślę sobie, skąd autor to wie? Czy ja chętnie, czy niechętnie? Ile mnie to kosztowało i czy rozumie, że to nie ja się rozbierałam, tylko grałam postać, która to robiła z jakichś scenariuszowych powodów. Można byłoby się pokusić o takie stwierdzenie, gdybym chodziła topless po Warszawie albo bez majtek. I chociaż aktorka dzisiaj grywa w serialach i kiedyś, jak słyszeliście już, miała z tym nieco problem, to mówi, że dzisiaj już go nie ma, bo wie, że jest profesjonalistką czy w teatrze, czy w serialu. Do wszystkiego, co robię, staram się podchodzić poważnie, zawodowo i robić to porządnie. Żyjemy w czasach komercji i musimy z czegoś żyć. Nie martwię się też tym, czy jest mnie mało w telewizji, nie zabiegam o rolę. Kiedy przychodzą, cieszę się. Jeśli nie przychodzą, nie gryzę paznokci i nie wpadam w panikę. Robię swoje i to jest dla mnie ważne. Natomiast z panią Martą w roli głównej był też jakiś czas temu pewien, nie wiem czy to dobre słowo, skandal, pewna sprawa, ponieważ z wielką radością przyjęła rolę dyrektorki Niskiego Domu Kultury. Ta propozycja spadła jej jak z nieba, ponieważ w tym okresie również mogła zająć się rodzicami. Przeżywałam akurat trudny czas, bo rodzice w Nysie potrzebowali mojej obecności. Mama poważnie zachorowała, ojciec też nie jest najzdrowszy, a ja nie mam rodzeństwa, mówiła aktorka. Niestety po 2 latach zmuszona była złożyć rezygnację w niezbyt przyjemnych okolicznościach. Nie chcę tu wracać, bo nie mam do czego, mówiła w Radiu Opole. Radni, którzy wysoko oceniali działalność Domu Kultury pod moją dyrekcją, pomagają obecnie miejscowej telewizji w nagonce na mnie. Doskonale wiedzą, że zostałam zaszantażowana, że się nie ugięłam i nie podpisałam niekorzystnej umowy i za to jestem niszczona. A jednak to, że nie tolerują moich politycznych poglądów, okazuje się być ważniejsze. Aktorce zarzucano m.in., że kiedy była na zwolnieniu lekarskim, wzięła udział w antyrządowych protestach w Warszawie. Ona z kolei twierdziła, że była regularnie zastraszana, zniesławiana i musiała walczyć z układami. Co ciekawe, wcześniej, przed tą całą sytuacją, pani Marta została honorowym obywatelem Nysy. Jakie z tego wnioski? Wyciągnijcie je sami. A pani Marta, mimo że nie wszystko w życiu poszło po jej myśli, uważa się dzisiaj za kobietę szczęśliwą i spełnioną. Udało mi się w życiu robić to, co chciałam. Zagrać w paru spektaklach, które coś ludziom dały. Przetłumaczyć wiele wartościowych sztuk. Jakoś przeżyć na poziomie życia, który mnie zadowala, mówiła w Nowej Trybunie Opolskiej i dodawała, nie narzekam i coś po sobie zostawię, czytamy w Onecie. I jak zawsze do bohaterów moich odcinków, do pani Marty kieruję gorące pozdrowienia. Dziękujemy za wszystko. Wszystkie wzruszenia w teatrze i filmie, które dzięki pani mogliśmy przeżywać. Wam, kochani, dziękuję, że byliście ze mną do samego końca i oczywiście pamiętajcie, że czekam na was w sekcji komentarzy. Jeżeli mnie oglądacie regularnie, subskrybujcie mój kanał, a ja już niebawem wracam do was z nowym odcinkiem. Pa, pa!